Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Krwi i Wina. I dziś będzie już naprawdę bardzo, 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 bardzo poważnie. Bo jadę prawdopodobnie na jedną z misji już finałowych. Znaleźć szantażystów Detlafa. Sprawa powinna się właśnie dziś rozwiązać. Kto za tymi wszystkimi morderstwami stoi? Więc finał wątku popularnego głównego Krwi i Wina jest już bardzo, bardzo bliski. Zobaczymy, ile ten finał potrwa. No, nawet zobaczcie, taki napis jak docierając na wyspę Mgieł po Ciri. Ostrzeżenie, zbliżasz się do przełomowego momentu w opowieści. Ukończenie części zadań pobocznych stanie się niemożliwe. Zanim będziesz kontynuować, zapisz stan gry. No to anulujemy. I muszę sobie zrobić zapis, bo jeśli jakieś zadanie się nie uda, to będziemy oczywiście cofać. Dobra, mam zapis. Stan gry został zapisany, więc dobrze. Teraz zobaczmy. Bo jeśli będzie jakieś zadanie nieudane, to ja się cofam, bo nie chcę go stracić. Ale no mówię, wchodzimy już w finał, w ścisły finał gry. I zobaczmy, czy wszystkie zadania mam załatwione, czy coś z tym zadaniem. Geralt, dobrze cię widzieć. Jesteś gotowy do ataku na Duntyn? Widzę, że masz już przygotowany plan. Wprowadzisz mnie? Cele naszej misji są dwa. Odnalezienie siostry jej miłości oraz uwolnienie ukochanej wampira. Duntyn to zespół kilku starych budynków, otoczonych wysokim murem. Centralną część zajmuje kasztel. Swego czasu został odnowiony przez starego rycerza o imieniu Roderick. Chcemy uderzyć tutaj, od strony głównej bramy i wziąć szturmem tereny przed kasztelem. Wiadomo, ilu ludzi będzie bronić Duntyn? Roderick trzyma wokół siebie niewielką drużynę rycerzy. Nie jest to armia, ale może być ich nawet kilkudziesięciu. Dodatkowo, niedawno osiadła u niego banda jakichś przyjezdnych najemników. Niewiele o nich wiemy. Łatwiej nam będzie, jeżeli uderzymy z dwóch stron. Kiedy obrońcy będą zajęci wami, ja zakradnę się na tyły Duntyn. Odnajdę dziewczyny i zadbam, by nie stała im się krzywda. Przeskoczę mur, jak tylko rozpoczniecie atak. Brzmi ryzykownie, ale wydaje mi się, że wiesz, co robisz. Nie ma co, ruszajmy. Zaczęło się. Szybciej! Bierzmy konie dla Roderika i wiejmy stąd. Byle tylko ci przy kasztelu utrzymali. Nie tak szybko. Czeka was zmiana planów. No i walka. No to są już finałowe bitwy. Naprawdę poważnie tu jest. Teraz trzeba się już naprawdę skupić na tej walce, bo tu już nie ma żartów. To jest naprawdę misja jedna z ostatnich. Prawdopodobnie ostatnia lub przedostatnia z głównych w ogóle, jakie mi pozostały w całym Wiedźminie. Bo poza Krwią i Winem
Nie ma już żadnego więcej dodatku, ani żadnych misji fabularnych. Ale ten finał może być długi. Finał Dzikiego Ogonu na przykład bardzo długo trwał. Być może tak będzie i tym razem. Ten Quen bardzo mi pomaga, bardzo mi pomaga. Gdyż jest świetna obrona, to jeszcze mi życie rośnie. O nie! O nie! O nie! Dobra, regeneruje mi się życiem. Mam poziom trudności Miecz i Opowieść. Tyle, że misja jest na wyższy poziom niż mam. Więc powinno być trudno właśnie. Ale mam za to świetne uzbrojenie. Dobra, chyba ostatni mój przeciwnik zabity. 500 doświadczenia, pięknie. O nie, o nie, o nie, 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 nie byłem bardzo bliski śmierci. I Quen, no i teraz sytuacja się uratuje. No, dzięki znakowi Quen dużo zyskuje. Tak, na ten młynek też strasznie się przydaje. O nie. Oni jeszcze mają łucznika. O nie, o nie, o nie, jest ciężko, jest ciężko. Quen, 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 Quen. Dobra, jest. Dobra, jeden padł. Kolejny padł. Dwóch naraz tak naprawdę. Idę teraz z Quenem. Niech mi podratuje życie. Kolejny zabity, już chyba tylko jeden pozostał. Ich dowódca. Roderick! To jest ktoś bardzo ważny, to jest dowódca tego kasztelu. Myślę, że warto go podpalić igni, bo dobrze się broni tym mieczem. A jak będzie podpalony... No nie. Jeszcze raz niech podejdzie. Dobra, zabity. Ładnie go rozegrałem. Daruj życie. Ja nic nie zrobiłem. Zadajesz się z bardzo niewłaściwymi ludźmi. Szukam kompanów Cintryjczyka. Wiedziałem, że trzeba było nie wpuszczać ich pod swinach. Gdzie jest porwana dziewczyna? Co? O czym ty mówisz? Nie wiem nic o żadnym porwaniu. To pewnie sprawa moich gości. Gdzie oni są teraz? W kasztelu. Szykują się do ucieczki. Jest między nimi dziewczyna o imieniu Siana? O, oczywiście, że jest. To ona mnie przekonała, żebym ich przyjął. I ściągnęła na ciebie kłopoty. Gdzie ona jest?
pakuje swoje rzeczy. Mieliśmy odjechać razem, ale ze mnie głupiec. Wszystko bym dla niej zrobił. Gdzie ona jest? W kasztelu? Tak. Jej komnata jest w baszcie. Na samej górze. Co ze mną będzie? Przyciśnij to do rany. Powinno zatrzymać krwawienie. Pomoże do czasu, aż znajdą cię książęcy. Dziękuję. Kolejne 500 doświadczenia, no super. Dobra, i biorę się do następnego. Teraz mi się by przydał strasznie Quen, muszę sobie na niego przerzucić i zaraz go użyję. O, dobra, mogę już użyć Quen. I młynek. Jednego zabiłem, ale prawie mnie też zabili przy okazji. Ten jeden ma jakąś wielką szablę strasznie. I on mnie właśnie mocno atakuje. Jest jakiś dużo większy w ogóle. Gigant. I dużo więcej życia ma. No i czemu on mnie nie atakuje? Może silnymi atakami go trzeba. On mnie zaraz pokona. Dobra, mam Quen. To powinno mnie uratować. On mnie nie atakuje, gdy z nim jestem. Jest, zabity. Jest jakiś bandyta z Nazairu. Ale on spłynął nie do tamtego, banalnie prosty do pokonania. A który ja mam poziom? 46, końcówka. Ale tu miasto teraz z nimi zrobiłem. Ło! Chyba... 4 padło chyba od jednego młynku. No super. Dobra, gdzieś wchodzę właśnie. Dam wam ostatnią szansę. Poddajcie się. Cholerna suka! To ona nas to pakowała! Zabić go! Dalej! Zapłacą mi za wszystko. Pojawił się jeszcze Legacy Deathlaw do tego wszystkiego i wbiłem 47 poziom i dostałem kolejne 500 expa. Już mi naprawdę ilość tego expa nawet nie dziwią, bo tak gigantyczne są. Dobra. Muszę przedostać się do kasztelu Duntyn. Ale te wampiry ich masakrują. Nie mogę jeszcze wejść do środka, trzeba ich wszystkich załatwić, ale nawet nie mam jak kogo atakować, bo wampiry ich miażdżą.
Dobra, można chyba wchodzić do kasztelu. Tak jest, wchodzimy. Nie spodziewałem się was tutaj. Pomyśleliśmy, że może ci się przydać mała pomoc. Wiedźminie nie ma czasu na wyjaśnienia. Gdzie jest Rena? Musimy wejść do kasztelu. Tam wszystko się wyjaśni. Chodźmy więc. Nic ci nie jest, jeżeli któryś z nich... Znasz mnie, nie dałam sobie zrobić krzywdy i czekałam na ciebie. Ja nie wiedziałam, gdzie cię szukać. Grozili, że cię zabiją. Przepraszam, zawiodłem cię. To co? Została nam do znalezienia jeszcze siostra Anny Henriety. Wiesz, gdzie jej szukać? Po drodze spotkałem Roderika, pana Duntyn. Powiedział mi, gdzie jest Sianna. No to mów i chodźmy po nią. Szkoda czasu. Miała być w pokoju na wieży. Dokładnie w tym, w którym jesteśmy teraz. I który wcale nie wygląda na więzienną celę. I przypadkiem jest tu też karafka z winem. Zapewne kradzionym San Greal. O co ci chodzi? Dam ci szansę, żebyś wszystko opowiedziała sama. Nie ma czego opowiadać. Wiedźminie, o co tu chodzi? Przykro mi, Detla. Zostałeś oszukany. Przyjacielu, proszę, wysłuchaj, co Geralt ma do powiedzenia. Rena to nie jest jej prawdziwe imię. Nazywa się Sianna. Jest siostrą Anny Henriety. Księżnej tu są. Co to za bradnie? Sianna została usunięta z dworu, kiedy była dzieckiem. Teraz wróciła, znalazła schronienie w Duntyn i stąd rządziła Hanzą bandytów. Wysłała do Beauclair człowieka o pseudonimie Cintryjczyk. Kradł dla niej książęce wino. Tak na nią trafiłem. Potem chciała jeszcze odzyskać klejnot, który dostała od ojca w prezencie. Przykro mi, Detlaf. Byłeś tylko częścią jej planu. Jeżeli tego nie zrobisz, zrównam Beauclair z ziemią. Przysięgam. Będę na ciebie czekał. Odleciał? Nie chciał postąpić pochopnie. Chciał ochłonąć. Myślisz, że spełni tę groźbę? Nie wiem. Kiedy wpada w furię, jest nieprzewidywalny. Pójdę do niego. Co proszę? Po tym jak... Nie znacie Detlafa tak dobrze jak ja. Jeżeli go nie posłucham, on naprawdę jest gotów zniszczyć miasto. I ma moc, by to zrobić. Teraz ruszyło cię sumienie? Lepiej późno niż wcale, prawda? Cóż,
Rzeczywiście, wygląda to na najlepsze wyjście. Wasza miłość, musimy działać ostrożnie. Gwardziści widzieli wampiry. Potwory wciąż mogą gdzieś tu być. Wampiry czy nie? Gdzieś tu jest moja siostra. Szukajcie jej. Wasza miłość, to... Siana. A jednak to ty, siostrzyczko. Coś ty się wplątała. Teraz się mną przejmujesz? Naprawdę? Ja rozumiem, że czujesz do mnie żal, ale obiecuję ci, że wyjaśnimy sobie wszystkie sprawy z przeszłości. Jeszcze o tym porozmawiamy. Kapitanie, odprowadź Sianę do pałacu. Zajmę się nią, jak tylko wrócimy. Rozkaz, wasza miłość. A tobie, Wiedźminie, należą się podziękowania. Nie mogę uwierzyć, że moja siostra była tak blisko. Roderick z Duntyn odpowie za zdradę i współpracę z szantażystami. Roderick został zmanipulowany. Tak samo jak wampir. No właśnie. Udało ci się ustalić, kto porwał jego ukochaną? Odkryliśmy, że to Syjana szantażowała wampira. I to ona zleciła mu zabicie tych ludzi. Co? Co to za brednie? Ona jest jego zaginioną ukochaną. Upozorowała swoje własne porwanie, żeby zmusić go do posłuszeństwa. On był tylko narzędziem. To Syjana stoi za całą intrygą. Pomyliliście się. To nie może być prawda. Wasza miłość, znam tego wampira. Jak to znasz? Kim on jest? To Detlaf. Ten sam Detlaf, który jeszcze niedawno siedział ze mną przy jednym stole i opowiadał o Nazairze? Jest coś jeszcze, o czym zapomnieliście mi powiedzieć? Może pod Gorgoną mieszka smok? Albo ktoś jeszcze tutaj jest wampirem? Gdzie on jest teraz? Czeka nas Jan. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie przyjdzie się z nim spotkać, zniszczy Beauclair. Śmiał nam grozić? Wasza miłość, mamy 3 dni, żeby przyprowadzić mu Syjanę. Ani słowa. Macie 3 dni, ale na to, żeby przynieść mi jego głowę. Koniec z tajemnicami i z pomaganiem wampirom. Chcę tego, za co zapłaciłam. Głowy bestii. Myślisz, że księżna już ochłonęła? Wątpię. Ona łatwo nie zapomina. Zwłaszcza gruźb. Tak. No nawet ja przyznam, że Detlaf zachował się wysoce niestosownie. Denerwujesz się? Czym? Niech no pomyślę. Wracasz z łowów z pustymi rękoma, bez trofeum, bez dalszego tropu? Cóż, zdarza się. Zwłaszcza jeśli potwór, którego śledzę, umie zamienić się w mgłę. A jak zwykle reagują zleceniodawcy, kiedy zawodzisz ich oczekiwania? Zależy od stanu. Chłopi wyklinają, mieszczanie żądają zwrotu zaliczki. Z kolei szlachta szczuje psami. A władcy? Zwykle grożą szafotem. Jaśnie oświecona. Oczekuję, wasz mościów.
Wasza miłość, lud domaga się kary. Siana dopuściła się tak straszliwych zbrodni, że nie chciałbym... Jeszcze słowo, Palmerin, a to ja dopuszczę się straszliwej zbrodni. Na tobie! Powtarzam po raz ostatni. Siana odpowiada za śmierć wielu osób, owszem. Ale jest też moją siostrą. Ze względu na więzy krwi i dawne czasy, nie pozwolę, żeby ją zlinczowano. Obawiam się, jaśnie oświecona, że gmin może powstać. Ruszą na więzienie z pochodniami. A niech sobie ruszają. Nie znajdą jej tam. Siana jest w bezpiecznym miejscu. I będzie tam oczekiwać na proces. Póki nie pozbędziemy się tego przeklętego wampira. Po waszych minach wnoszę, że ten moment jeszcze nie nadszedł. Zrobiliśmy, co mogliśmy, ale... Moja cierpliwość się wyczerpała, Geralt. Gdzie on jest? Gdzie Detlaf? Pracujemy nad tym, wasza miłość. Czy ty mnie masz za idiotkę? Ja nie śmiałbym. Nie obchodzi mnie, nad czym pracowałeś, pracujesz lub będziesz pracował. Interesują mnie rezultaty, których jak nie było, tak nie ma. Czasem jeżdżę na polowania. Wiecie, jak to przebiega? Wielki łowczy spuszcza psy ze smyczy i one raz, dwa podejmują trop i prowadzą nagonkę na zwierzynę. Ty, Wiedźminie, miałeś tydzień. Pomoc moich rycerzy. I przez ten tydzień nie osiągnąłeś absolutnie nic. Zaczynam myśleć, że mój wyżeł lepiej by sobie z tym poradził. Jednakowoż pozwolę sobie zauważyć, że istnieje subtelna różnica między wampirem wyższym a zwierzyną łowną. Doprawdy? To tak jak między nieudanym żartem a obrazą majestatu. Więc uważnie dobieraj słowa. No dobrze. A teraz do rzeczy. Czy ustaliliście cokolwiek? Wygląda na to, wasza miłość, że Syjana wykorzystywała nieświadomego niczego Detlafa do mordowania rycerzy, którzy wywieźli ją na wygnanie. Mamy podstawy, by sądzić. Wasza miłość! Wampiry! Co? No mówże! Wampiry zaatakowały miasto! Kapitan de la Tour broni placu koło przystani. Ale ogromne straty w ludziach. Zaraza. Skoro ten cały Detlaf chce wojnę, to będzie ją miał. Geralt, do roboty. Tym razem nie chcę słyszeć żadnych wymówek. A ty, Palmerin? Wyprowadźcie ją stąd. Nie mamy tutaj walkę z Bruksem, ale za tą Bruksę muszę się zabrać w następnym odcinku, który zaraz tak naprawdę nagrywam. Powinien wyjść niedługo po tym, bo ten już jest niestety za długi, ale akcja się tutaj bardzo mocno rozkręca. No a w tym filmie byłoby to już na tyle i cześć.